Wyobraź sobie, że słowa są cenzurowane i o to, co ty powiesz, ktoś inny może się obrazić i na przykład podać cię do sądu. Smutna perspektywa? Jak najbardziej smutna, ale co gorsze, coraz bardziej prawdziwa. Marcin Chmielowski, zapraszam na Wolność pod Ostrzałem. Jak zdefiniować wolność słowa? Podjęła się tego Ayn Rand, powieściopisarka i twórczyni obiektywizmu. Według niej wolność słowa oznacza wolność od ingerencji w to, co mówimy, brak zakazu dla głoszenia jakiejś opinii oraz wolność od kary za słowa wymierzanej przez państwo. Wolność słowa nie oznacza jednak dostarczenia każdemu materialnych środków do nagłaśniania swojego przekazu. Łamy, na których chcemy prezentować swoje zdanie, każdy musi zapewnić sobie na rynkowych zasadach. Jak wygląda wolność słowa w dzisiejszym świecie? Niestety, jest systematycznie łamana. Społeczeństwo bardzo często nie rozumie, że wolność słowa gwarantując swobodę ekspresji oznacza też to, że niekiedy spotkamy się w przestrzeni publicznej z opiniami i sądami, które dla nas mogą wydawać się skrajnie złe, szkodliwe czy zwyczajnie głupie. Rządom również nie zależy na zupełnej swobodzie wypowiedzi. Pod wpływem szkodliwych prądów ideowych jest ona ograniczana. Oczywiście w imię naszego bezpieczeństwa. Jestem muzykiem, z długoletnim doświadczeniem. Gram na basie i innych instrumentach. Grałem w wielu zespołach. Ale to, co najbardziej lubię robić, to nagrywać sam, samodzielnie we własnym studio. Wtedy mogę sprawdzić się w różnych stylach i konwencjach. Natomiast no, jeden z moich projektów, dość niszowy, sprawił, że znalazłem się w sądzie. Powiedz może, w jaki sposób to się stało, że nagle z muzyka stałeś się oskarżonym? No cóż, no, pewnego dnia dostałem wezwanie na policję w sprawie przesłuchania odnośnie szerzenia faszyzmu. Okazało się, że ktoś doniósł na mnie, że moje utwory propagują faszyzm. To się potem ciągnęło trochę między prokuraturą i tak dalej, policją. Prokuratura stwierdziła, że moje utwory nie propagują faszyzmu. Sądziłem, że jestem bezpieczny, ale po kilku miesiącach znowu zostałem wezwany na przesłuchanie do prokuratury. Tym razem chodziło o to, że moje utwory znieważają z powodu rasy i religii. Mhm. A powiedz mi, czy to jest w ogóle możliwe? Czy ty faktycznie jesteś faszystą? Propagujesz takie idee? Kręcą cię takie poglądy? Osobiście i prywatnie jestem libertarianinem. Natomiast moje utwory przede wszystkim są satyrą, bardzo ciętą satyrą właśnie na choćby ideologię faszystowską czy komunistyczną. Natomiast utwór, który najbardziej podpadł pod oko prokuratury, był utworem, w którym właśnie w sposób bardzo prześmiewczy, z użyciem ostrych słów, przedstawiam sytuację z punktu widzenia sfrustrowanego, zakompleksionego Polaka, którego kobieta zdradza go z osobnikiem innej rasy na wakacjach. W wyniku rozprawy sądowej zostałem skazany za nieśmieszność, gdyż sąd jasno stwierdził, że moje utwory nie są śmieszne. Moje utwory nie spełniają jakiejś pokrewnej definicji satyry, którą sąd sobie sam wymyślił. I wobec tego no, jestem winny znieważania, ponieważ w tych moich utworach nie ma nic śmiesznego, to jest czysty po prostu hejt. Zresztą nawet sąd stwierdził, że pan nienawidzi wszystkich. Mhm. A jaki wyrok dostałeś i jak skomentujesz ten wyrok, który cię spotkał? No, zostałem skazany na pół roku ograniczenia wolności, czyli wykonywanie prac społecznych, ponieważ sąd stwierdził, że ewidentnie trzeba mnie wychować, trzeba mnie utemperować, ponieważ jestem kim? Jestem niepokornym antypaństwowcem. Nie mam żadnego szacunku dla instytucji państwa, więc należy mnie, że powiem, na te pół roku zniewolić i przymusić do pracy, ponieważ według sądu jestem również osobą chronicznie bezrobotną.
Sąd w drugiej instancji odstąpił od wymierzenia kary, ale jednocześnie utrzymał wyrok w mocy. Mało tego, oskarżonemu zasądził spłatę kosztów procesowych w wysokości 3900 zł. Ale nie tylko Keltus ma i miał problemy z wolnością słowa w Polsce. Poznajmy historię kogoś zupełnie innego, zupełnie innych poglądach, kto też miał takie właśnie kłopoty. Proszę księdza, jak z księdza perspektywy wyglądała cała sprawa związana z Alicją Tysiąc? Sprawa z Alicją Tysiąc wybuchła po tym, jak Trybunał w Strasburgu przyznał jej odszkodowanie za to, jakoby, że w Polsce uniemożliwiono jej przeprowadzenia aborcji. Myśmy w Gościu Niedzielnym napisali, że de facto to odszkodowanie dotyczyło tego, że nie mogła zabić swojego dziecka, co i wtedy, i teraz uznajemy za absurd. W wyroku sądu jednym i drugim skazującym nas zostaliśmy skazani za coś, czego żeśmy nie napisali, bo takim koronnym argumentem było to, że ja porównałem panią Alicję Tysiąc do zbrodniarzy hitlerowskich, co nie było w żaden sposób prawdą. Przyznał to nawet w swoich wypowiedziach pan profesor Zoll. A to, że pozwalaliśmy sobie nazywać aborcję zabijaniem dziecka, no nie może być traktowane przez nikogo jako obraźliwe, no bo to jest fakt medyczny. Wielu stara się temu zaprzeczyć, no ale przy odrobinie dobrej woli, no temu się nie da zaprzeczyć. Ten wyrok wydaje mi się, ma oczywiście wiele poziomów. No, przede wszystkim on się wpisuje w taki ogólny klimat, że o pewnych rzeczach nie można mówić wprost. Myśmy to nawet nazwali takim wyrokiem, zresztą nie tylko my, kagańcowym, zresztą pewne środowisko dziennikarskie też w pewnym momencie jakby stanęło po naszej stronie, by powiedzieć, no, że te wyroki de facto zamykają usta w debacie publicznej niektórym osobom, które chcą mówić właśnie jak jest. Każde ograniczenie wolności słowa powoduje to, że ktoś jest na nim poszkodowany. Czyjaś konkretna wolność została ograniczona. Skąd to się bierze? Ano pewnie stąd, że brakuje dobrej definicji wolności słowa. Warto więc zastanowić się nad tym, czym wolność słowa tak naprawdę jest. Panie doktorze, to czym jest wolność słowa? Jak pan jako filozof może ją zdefiniować? No najkrócej rzecz biorąc, można powiedzieć, że wolność słowa to jest możliwość swobodnego wyrażania swoich myśli i głoszenia swoich poglądów, w tym także możliwość swobodnej krytyki poglądów innych, czyli można powiedzieć wolność od tego, żeby nie być straszonym żadnymi sankcjami czy karami za głoszenie swoich poglądów. Można powiedzieć w skrócie też tak, że totalitarysta zakazałby jakiejkolwiek wolności słowa, zarówno w sferze prywatnej, jak i w sferze publicznej. Taki łagodny totalitarysta zgodziłby się być może na głoszenie swoich prywatnych poglądów w sferze prywatnej, natomiast zakazałby głoszenia poglądów, które nie są zgodne z poglądami głoszonymi przez rząd w sferze publicznej. Liberałowie z kolei, jak Państwo dobrze wiecie, są zwolennikami wolności słowa zarówno w sferze prywatnej, jak i w sferze publicznej. Natomiast zadają pytanie, jakie poglądy mają być głoszone w sferze prywatnej i w sferze publicznej. I tutaj ograniczają pewne poglądy, które uważają za takie, które nie powinny być głoszone w sferze publicznej, na przykład poglądy rasistowskie, nazistowskie, seksistowskie i tym podobne. Libertarianie natomiast pytają nie to o to, jakie poglądy mogą być głoszone, ale gdzie te poglądy mają być głoszone. I tutaj kluczową odpowiedzią na to pytanie jest w sferze prywatnej czy w sferze publicznej. Libertarianie bowiem uważają, że w sferze prywatnej mogą być głoszone poglądy wszelakie, pod warunkiem, że właściciel tej sfery zgodzi się na głoszenie takowych poglądów. I uzależniają właśnie wolność słowa od tego, gdzie te poglądy są głoszone. A więc w szczególności nie można w pełnym ludzi teatrze czy kinie krzyknąć bezmyślnie pali się, skoro się nie pali. I nie dlatego, że jest to jakieś, można powiedzieć, przekroczenie granic wolności słowa, tylko właśnie dlatego, że najprawdopodobniej właściciel tego teatru czy kina nie życzy sobie, żeby na jego terenie czy w jego własności denerwowano czy frustrowano ludzi. A więc jest to ewidentne przekroczenie własności prywatnej. Pojawia się jeszcze problem mowy nienawiści. Skoro można powiedzieć wszystko, to czy można też komuś powiedzieć, że się go nienawidzi?
Co z tym zrobić? Bardziej lewicowi uczestnicy dyskusji mówią, że moglibyśmy w jakiś sposób mowę nienawiści ograniczać. Posłuchajmy dlaczego. Nie kategoryzuję mowy nienawiści jako granic wolności słowa, tylko zaprzeczenia tej wolności słowa. Uważam, że w pełni, że powinna mowa nienawiści być nie tyle ścigana, ile w jakiś sposób penalizowana, ale nie więzieniem czy jakimiś takimi bardzo, powiedzmy sobie, głupimi karami, które by nic nie dały. Natomiast myślę, że można by było osobę, która by była skazana za mowę nienawiści, za hate speech, żeby na przykład odpracowywała coś w pracach społecznych dla społeczeństwa, żeby taką osobę zintegrować. Bo w mowie nienawiści chodzi o to, żeby budować pozytywne relacje społeczne i wydaje mi się, że osoby, które odwołują się do mowy nienawiści, potrzebują resocjalizacji. Wolność słowa można nie tylko zdefiniować, ale też jakoś można ją zmierzyć. W rankingu Reporterów bez Granic polska wolność słowa w prasie jest na 18. miejscu na świecie. Wyprzedzają nas takie kraje jak na przykład Namibia czy Kostaryka. Co ważne, ten ranking coś mierzy, ale nie mierzy wszystkiego. Nie sprawdza tego, jak głęboko zasiedli w naszych umysłach nasi wewnętrzni cenzorzy. Ci, którzy podpowiadają nam zgodnie z duchem politycznej poprawności, co wolno powiedzieć, a czego nie wolno. Well, I actually think that it's worse in America because there's unwritten, unlegislated speech codes. We do have a First Amendment. We do have unfettered freedom of speech. In Poland, there's much speech, and all over Europe, there's much speech that can see restriction. And only in periods of, like, Charlie Hebdo, when people come out and say, well, we have to protect the speech, but very, very frequently, there are speech codes. In Poland, I look at things like the laws of what defamation, libel, and slander are, and the burden is very, very low, way too low, in my opinion. In the US, there are arenas where speech is restricted in an unofficial way, like in the academy and universities, and that is very much why they have been relegated to secondary actors in the promotion of ideas and education. They're very closed-minded, so much so that they actually restrict speech within their campuses. But society-wide, thankfully, thanks to the First Amendment and the foresight of American forefathers, there is unfettered free speech, and you could say whatever you want. Mm-hmm. And Matthew, what's your opinion about hate speech? Is there anything like hate speech? Unofficially, I believe hate speech is great speech. I believe that hate speech spurs the society on to determine what kind of society they want to be. You learn from having this open discourse of hate speech and non-hate speech. I certainly find that when you restrict speech, like in parts of Europe, in the way you are allowed to talk about the Holocaust, or certain religious minorities or ethnic minorities, I think all that does is create a black market, which becomes more and more vibrant. And what happens is the evolution by banning hate speech creates fringes that go beyond speech, that get aggressive in ways. Because if you ban speech, if you make speech illegal, then all of a sudden it's a very easy step to then go and do what more is illegal, which is physical violence, destruction of property, abrogation of contract. So I believe that a legitimate government, a legitimate legislative statute and fundament of a society does not ban any speech because more problems do arise. You have to educate and compete in the battle of ideas to see what speech you find socially and morally acceptable, but certainly not legislatively. And one more thing, what will happen if we will ban freedom of speech? Why freedom of speech is so crucial? Well, I believe that freedom of speech leads to many more freedoms, like the freedom of innovation and the ability to innovate. I think freedom of speech is the number one. There's a reason it's the First Amendment. It is the First Amendment, not the Second. In the US, the Second Amendment is the right to bear arms. That protects the First Amendment, which is the most important amendment, because it's not just speech. Speech is the primary mode for humans to express themselves. So speech means writing and speaking, and in journalism and in religion and congregation, the freedom of assembly. Those are all free expression freedoms that really stem from free speech. And I think that the society that embraces free speech, McKinsey did a study on this, those who have freer presses, thus freer speech, have more innovative societies and higher GDP. It's only when you have a free transfer of ideas that innovation can occur. And I think you've seen that in America, where the freest speech in world history has transpired over the last 250 years. And as a result, you've seen more innovation, more ideas flourish and get dispersed in a way that creates competition, which again creates prosperity. Nie wszystkim podoba się to, że są ludzie, którzy chcieliby powiedzieć wszystko. Z historii znamy przykłady, kiedy to wolność słowa była po prostu ograniczana. Kiedy książki były palone, maszyny drukarskie niszczone, a ludzie wsadzani do więzień. Zdecydowanie nie chcemy wracać do tych czasów, a co ważne,
Wiemy już dziś, że ograniczanie wolności słowa tak naprawdę kosztuje, kosztuje wymierne pieniądze. W ostatecznym rozrachunku koszty ograniczania wolności słowa poniosą wszyscy, także cenzorzy. Marcin Chmielowski, Wolność pod ostrzałem.